Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Identity. Cały czas ten sam błąd robię. What the hell? Identity 5, moi drodzy, czyli Dead by Daylight na telefon. W dzisiejszym odcinku miejmy nadzieję, że będzie ładnie wszystko działało, słuchajcie, bo zmieniliśmy ogólnie playera, na którym gramy. Teraz gramy na Noxie, aniżeli na BlueStacku i nie ma tych takich przebłysków, ale czasami odczuwam takie drobne spadki FPS-ów. Miejmy nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie widać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy ogólnie od sprawdzenia naszego Logic Puffa, do którego mamy do przejścia parę stopni. Miejmy nadzieję, że wyrzucimy czwóreczkę, niestety dwójeczka. Trochę zawsze punkciorów padnie dodatkowych. Mamy już 1290 punktów, więc coraz bliżej do naszego mordercy, ale mamy do otworzenia trzy sfery, które dzisiaj również sobie tutaj otworzymy, słuchajcie. Więc otwieramy naszą sferę pierwszą, zobaczymy, co tu dropnie. No, tak średnio bym powiedział. Portret na wypad, kolejna. To też jest portret? Emotka! Prowokacja! O, słuchajcie, to już lepiej, zielony. Więc jest troszeczkę lepiej, chociaż wolałbym jakiegoś skina na przykład, do jakiejś postaci czy coś. Jeszcze raz provoke. O, wow. Trochę lipa. No, dwie te same, ale cóż, mówi się trudno. Możemy sobie otworzyć jeszcze jedną, ale chyba otworzę sobie troszeczkę inną. Jakiś content intro, słuchajcie. Mamy jeszcze jakąś inną skrzyneczkę do otworzenia, więc sobie tą otworzymy. Jak jest za 96 lampeczek, otwieramy sobie jedną. Tak, Purchase One Essence. Zobaczmy, co tutaj lotnie. Coral Red, słuchajcie, dla lojera kostum mamy, więc spoczko, może nawet dzisiaj tym lojerem sobie zagramy, zobaczymy, co lojer ogólnie robi. Equip new costume, jak najbardziej, confirm. I zagramy sobie najprawdopodobniej dzisiaj lojerem, mamy to z ostatniego meczu piknięcie naszych punktów. O, i mamy chyba, słuchajcie, jeszcze jednego Logic Puffa do przejścia, więc sobie tego Logic Puffa przejdźmy. Czwóreczka, idealnie. That's what I like, coraz bliżej do nowego mordercy, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy. Elegancko, wycofanie i zagramy sobie jeden meczek dzisiaj. Dobra, zagramy oczywiście Survivorkiem, start case restoration. Szukamy, moi drodzy, meczu. Miejmy nadzieję, że znajdzie go dosyć szybko, chociaż tu meczy za długo nie szuka. Także raczej na spokojnie sobie to zagramy. Grałem ostatnio Tiffem, ale Tiffem mi się tak średnio gra. Zobaczmy lojerem, jak się będzie grało. Mamy do niego skina. Jeśli chodzi o lojera, co on ma? Nie wiem, ma na pewno za długą grę, właśnie, znaczy za głośną grę, ale sobie ściszymy dopiero, gdy wejdziemy do giereczki, na spokojnie. Okej, okay, Foresight. Carissa wrote the map that can be used to check out location of the large buildings, undecoded ciphers, machines and escape exits. The map displays his and his teammates' location and will display the hunter's location when their outline appears. It has a hundred... Okej, czyli pokazuje nam rzeczy cyfery i wyjścia, całkiem spoko sprawa. Charm. External trait. The lawyer has a silver tongue and the confidence in this teammate that will... Chess is increased. Okej. Czyli wolniej chyba postępuje krzesełko. Całkiem spoko. No, lawyer ogólnie średnia postać. Nadal najlepiej się spisuje Gardener, słuchajcie, i doktorka. Dwoje najlepszych tutaj survivorów w tym momencie. Najbardziej mi się podobają. Zobaczymy, jak nam dzisiejszy meczek pyknie. Czekamy tylko na potwierdzenie mordercy. Widzę, że gościu w ogóle tu ma peta. Patrzcie, jaki ładny pecik, jak mu lata dookoła. Zegareczek. Całkiem ładna sytuacja. Słuchajcie, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną łapę w górę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej jakże zarąbistej grze o Identity, a nie Identity. Identity 5. Zobaczymy, jak nam giereczka pyknie. Jeszcze 20 sekund i zaczynamy nasz pierwszy meczek na nowym emulatorze. Zobaczymy również, jak będzie to działać. Taki testowy odcinek dzisiaj mamy. Zobaczmy. Okej, okay, zaczynamy rozgryweczkę. Był doktorek, także będzie miał nas kto leczyć. Siebie leczyć bardziej. Ale doktorek ogólnie OP postać, jako jedyna ma leczenie. Troszeczkę mnie to irytuje, że inne postacie nie mogą mieć leczenia tak jak w DBD. Ale no cóż, mówi się trudno. Sacred Heart Hospital mogło być trochę lepiej rozwiązane z tymi survivorkami. Ale zobaczmy. Ogólnie gra już, jak widzicie, nie ma przebłysków i wygląda dużo, dużo lepiej. Zobaczmy, Reunion. Może być. Co-op Decoding Progress. Dobra, idźmy za tą babką i zróbmy 50% progresu w koopie, żeby mieć jak najwięcej punkciorów. Widzę, że ona już znalazła tutaj Cyphera. Ogólnie sobie, słuchajcie, muszę wyjść tutaj w sound i ściszyć giereczkę zdecydowanie. Teraz powinno być dużo lepiej.
Patrzcie, ten pet cały czas jest nad nim. Boże, jaki to jest useless. Ale to jest lipa, nie da się schować w ogóle. Straszny nonsens. Chyba, że tego morderca nie widzi. Ciekawa sprawa, słuchajcie. To nasz lawyer z mapą w łapie. Dobra. Ładnie udało się uciec raczej. Bardzo polagowany killer. Ajajaj. Unlucky dla killera. Żeby nas tylko z meczu nie wywaliło. Dobra, ja mu ucieknę w ogóle, guys. Jak on jest taki polagowany, to nie ma sensu się z nim szczypać. Gościu biega w miejscu aktualnie. Trochę lipa. Na szczęście lipa nie dla nas. Pozmieniałem sobie troszeczkę ustawienia, więc muszę się przyzwyczaić do nich. Ale damy radę. Dawaj, laska, idziemy na Cyfera. Dawaj, dawaj, dawaj. Enkodowanie tutaj. Here. Come on, come on, help me. Pomożesz mi? Dawaj, działuszka, tutaj. Cypher. Cypher, tutaj, wróć. Ty też widzę, że jesteś polagowana jak sam skurczywyk. To będzie dziwny meczek. Zobaczymy, jak nam pyknie. Polagowani ludzie wszędzie dookoła. Ja z pingiem, jak na tą grę, mam nie najgorzej. Patrzcie, wszyscy polagowani jak cholera. Nie wiem, oni naćpani wszyscy biegają. Co ty robisz? Slajdujesz do mnie, działuszka. Tutaj, podejdź z tej strony. O, dobrze, dekoduj, dekoduj. Pomóż mi, super. Tylko trafię w skillczeki, to jest najważniejsze. Staram, żebyś miała z tym problemy. Zobaczymy. Na razie radzisz sobie dzielnie. Super. Skrzaniłaś. Skrzaniła całą końcówkę, ale dobra, 50% zrobione. Możemy zrobić też na większy procent, bardzo mi się to podobuje, ale ludzie są polagowani w tym meczu, what the hell. Chodź, działuszka, tutaj. Tutaj jest Cypher, do robienia. Chodź za mną. Skorzystajmy, póki jest polagowany killer, to trzeba korzystać. Nie przyjdziesz do mnie, prawda? Oczywiście, że nie. No co ty, działuszka? Może na tym samym internecie są. You have been discovered. Mniejsza, nawet się tym za bardzo nie przejmuję, szczerze. Raczej wątpię, żeby tu przyszedł. Tutaj, no naćpana, patrzcie, stoi w miejscu i się nie rusza. Killera też nie ma. Powiem wam, że z takim kołopem to ja za dużo tutaj nie zdobędę. Tutaj! Ziomek! No kurwa, nie wierzę! Dobra, mniejsza. Zróbmy to, ucieknijmy jak najszybciej i zagramy jeszcze jeden meczek. O, już jesteś blisko, dawaj, 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 dziewczyno. Dawaj, dawaj, koop, koop, dawaj. No, no. No łap się za Cyphera, pięknie, super. To się szanuje, tylko nie uciekaj mi teraz. Jest killer, ale się nie obsraj. Jest killer, ale on sobie tam goni działuszkę, to my dekodujmy, ok? Super, pięknie. Super, that's what I like. Elegancko, elegancko. Ja zrobiłem questa i to mi się najbardziej podoba. Jeszcze dwa Cyphery mamy do zrobienia, bardzo szybki meczek tutaj będzie. No niestety przez polagowanego killera, także raczej... To nie jest w 100% nasza zasługa, ale Cyphery robimy jak swoje. That's what I like. Tutaj Cypher najprawdopodobniej będzie na górze. Wejdźmy na górę. Jeśli ten czwarty gracz, słuchajcie, który nie ma takich lagów, jak reszta też robi jakiegoś Cyphera, to wydaje mi się, że zaraz będziemy mieli zrobionego. Hit. Spadówka, ale widzę, że ja też jestem polagowany, więc możliwe, że to jest wina killera, słuchajcie, że są takie lagi. Możliwe, że jest to wina killera, słuchajcie. Szukajmy Cyphera. Jest! To jest zrobione. Dobra, jeszcze jeden do zrobienia został, tylko trzy na mapie zostały, więc spoczko. Widzę, że tam gościu został wstawiony na krzesełeczko. Ja mam mapę, więc użyjmy tą mapę i zobaczmy, jak ona wygląda. Gdzie ja jestem w tym momencie? Tu jest gościu posadzony na krzesełku, Cypher jest po mojej lewej stronie. Spoczko. You have been detected? What the hell? How the fuck I can be detected? Co? Skoro stałem w miejscu. Podejrzana sytuacja. Mordulec na rakiecie lata, słuchajcie. Gdzieś tu w tą stronę jest Cypher, ale on jest... To jest zrobione. To jest ten niezrobiony. To jest nasz kumpel. Okej, chodźmy z tobą.
Ty możesz wiedzieć, gdzie jest ten Cypher, nie? On jest poza budynkiem na pewno. On gdzieś musi tu być przy wejściu. Przy ścianie on gdzieś jest. Mam nadzieję, że tą działuszkę ktoś uratuje. Nie, nikt jej nie uratuje, no cóż, trudno. Mówi się trudno dbać. Jest! Widzę cię, ty gnido, jednak jesteś w środku. Cholera jasna. Unlucky. No przynajmniej go znaleźliśmy, najważniejsza sprawa. Idziemy po ten Cypher, uciekamy na szybko i gramy kolejny meczek, bo ten jest polagowany, słuchajcie. Już mi nie jesteś potrzebny, mogę próbować go robić na swoją rękę, więc o tyle dobrze. Hits. Pięknie, perfect calibration. Koordynator nasz następny leży. To nic. To nic. Ja się nie gniewam. Leż sobie, leż. Pięknie, perfect calibration. Bardzo mnie cieszy, że jest w miarę łatwo tutaj perfect calibration zrobić. O Jezus. Przez przypadek. Przez przypadek. No dawaj, daj się spokój. Daj się spokój już, Hunter. Pięknie. Kolejem tego koordynatora, przez to wygramy, bo on i tak jest polagowany. To jest ta dwójka, która jest tak mocno polagowana. Ziomek gdzieś tu na rakiecie bardzo blisko lata. Przynajmniej słyszałem jakąś rakietę dziwną. Nie wiem, co to są za dźwięki. Max Tranquility Points. Super. Sekundeczka i mam maxa. Rescue that teammate. Nice. Uratował dziada. Dobra, Max. I wyjście jest bardzo blisko nas. Let's go, like. Dobra, lecimy. Otwieramy bramę. No i chłopaki, niestety koordynatorowi raczej... koordynatorowi raczej nie pomożemy. Ale to nic. Otwieramy wyjście i po prostu uciekamy, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze. Myślę, że chłopak też się poddał tutaj. Raczej do wyjścia przyszedł. I słusznie, nie ma co się tutaj grzebać, słuchaj, kumpel. Nie ma co. Dawaj, nasłuchuj sobie, mam to gdzieś. Hyc. Uciekamy, stary. Goście i tak byli zbytnio polagowani, więc raczej byśmy im nie pomogli, nie było szans. Udało się uciec, punkty zdobyte, bardzo mnie to cieszy. 8000 punktów. Hunter też nie był najlepszy, tylko no, miał szczęście, że dwóch lagersów znalazł. Tak to wydaje mi się, że za dużo by też tu nie ugrał w tym meczu. Hit. Kolejny, poczekajcie, cofnijmy sobie, bo to nam dodaje jakieś punkty. Mamy dodatkowego Logic Puffa, którego otworzymy sobie na koniec meczu, w sumie czemu nie. Ewentualnie w następnym odcinku, bo dzisiaj dwa Logic Puffy zrobiliśmy. Dobra, czekamy na kolejny meczek. O, wywaliłbym buteleczkę. Cóż, trudno. Let's go, baby. Ho-ha! Koło 20 sekund poszukiwania meczu. To jest zajebiste, to jest krócej niż w DBD. Let's go. Ogólnie możecie mi napisać, jak wam się podoba ta giereczka, bo ostatnio robiliśmy z niej live'a i byliście wręcz zachwyceni, mi się wydaje. Bardzo wam się podobała. Możliwe, że zrobimy sobie jakieś giereczki kiedyś z widzami, może jakieś, nie wiem, jakieś turnieje mini czy coś takiego. Zobaczymy, coś wymyślimy. Ogólnie chyba muszę ten portret zmienić, bo skoro wydropiłem już tyle fajnych portretów, to pasowałoby, żebyśmy też byli jacyś reprezentatywni. Hippie, get ready. Na gardenera zmieniła, szanuję. Let's go. Widzę, że bardzo dużo osób biega w... To był gardener, ale chyba ze skinem, tak mi się wydaje. Ten taki, co ma czapkę w czapki. Całkiem spoko sprawa, słuchajcie. Całkiem spoko sprawa. Ogólnie dowiedziałem się, że niedługo wychodzi nowy killer do tej gry. Taki pajączek, którym też będziemy chcieli pograć, ale jest cholernie aktualnie drogi. Więc będziemy musieli po prostu zbierać punkty i jak się uda, to sobie go kupimy. Zobaczymy. Już na samym początku. Open one chest. Da radę zrobić. Nawet jak wyjdzie lepiej, to może więcej chestów otworzy. Czy jest to jakiś chest? To od razu sprawdźmy. Nie, ale mamy koder, który możemy zrobić jak najbardziej. Ogólnie słuchajcie, to jest normalka, że tutaj 140 pingo, to jest taki normalny ping raczej w tej grze. Więc się nie przejmujcie, że macie ping ponad setkę.
bo to jest normal staw. Dawaj, pomożesz mi? Nie pomożesz? O, jednak pomożesz, okej, okay, szanuję. Pomoc zawsze na propsie. No niekoniecznie taka, jak ty mi tutaj zaoferowałaś. Dobra, to idź sobie może, co? A, z drugiej strony teraz idziesz zepsuć, szanuję. Szanuję. Perfect calibration, widzę, że tutaj też nie ogarnia za bardzo. Mordulec, na szczęście. Decoded, nice. Pobiegnijmy sobie na sprincie, bo na razie jeszcze nikogo nie słyszeliśmy, to na spokojnie możemy sobie ruszyć dupsko. Skrzynka jest, to czasami się skrzynka pokazuje, był za nami killer. Na dole będzie na pewno skrzynka jedna, więc sobie zejdźmy na dół od razu, zobaczyć co tu się dzieje. Jest skrzyneczka, otwórzmy sobie skrzyneczkę. Zróbmy kościora. Dodatkowy zawsze będzie ten Logic Path. Gardner pierwszy złapany, pewnie na łamaniu krzeseł. Rozumiem, latarka za mapę, nie, mapa w tym momencie bardziej nam się przyda, słuchajcie, bardziej nam się przyda mapa, zdecydowanie. Ogólnie to zajrzymy sobie na mapę, gdzie możemy, idziemy praktycznie wprost na jakiegoś Cifera, który jeszcze nie jest zrobiony, więc super. Powiem wam, że ten lawyer nie jest wcale taki zły, ta mapa jest całkiem w porządku. Że musimy sobie zobaczyć, gdzie są jakieś Cifery i tak dalej. Dobra, gdzie ty jesteś, ziomeczku? Jesteś bardzo daleko? Idziemy mu pomóc. Pomożemy mu. O nie, camper rura. Gościu campi na nim, to nawet nie ma co do niego podchodzić. Typowy camper śmieciów. Najgorzej. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. Śmieć campi na nim, tak perfidnie, słuchajcie. Perfidny camper. Najgorszy z najgorszych. Co tu mamy? Baseball? Nie mam pojęcia, co robi ta piłka. Baseballowa. Ty, what the hell? Gubiłem tego Cifera. Był tu i go nie ma. A jesteś tutaj za tym. Spoko, już idę. No patrzcie, jaka rura, camper. Typowo na nim stoi, nie? Pierwszy raz się w sumie spotykam w tej grze z camperem. Mówiliście, że jest ich tu sporo, ale ja naprawdę pierwszy raz w życiu spotykam się z camperem w tej grze. Mam nadzieję, że któryś z moich znajomych chociaż robi jakiegoś Cifera, bo inaczej to jest lipa. Jeśli znowu będę cały mecz sam Cifera robił, to trochę tak 2 na 10. Gardner leży. Zaraz będzie nasłuchiwanie, coś mi się wydaje. Sobie zmieńmy na HUD. Połowa sfera, pięknie. No guys, chociaż jeden Cifer to zróbcie, no. Come on, proszę was o jedno. Jeden Ciferek, jest gitara. Chyba niestety nie mogę na nich liczyć. A nie, zrobiony jeden Cifer, szanuję. To teraz jeszcze jeden jakby pyknął, to byśmy mieli tylko... Słuchajcie, jednego do zrobienia i by było idealnie. Hit. Cifer zrobiony, super. Zobaczmy mapę. Naprzeciwko mnie jest jeden Cifer i tam są gracze po drugiej stronie, więc na spokojnie. Lećmy po tego jednego Cifera. On będzie chyba w tym budynku tutaj. Tak jak myślałem. Ajajaj, koleżka mnie wyczaił. Ale mnie zgubił szybko. Szybko mnie zgubił, to się ceni. Trochę szkoda, że w łeb dostałem, ale okej. Zgubił mnie, najważniejsze. Zgubił mnie. Poszedł do moich ziomeczków chyba. Dobra, bierzmy się za Cifer. Szybko odpuszczałem tu mordercy.
Dobra, złapał tam innego typa. Ajajaj, niestety złapał go, kurde, na tym strajku. Na terror strajku. I będzie go kampił do zera, to jest najgorsze teraz. To jest najgorsze, że ja wiem, że on będzie go teraz kampił do zera. Ale dobra, tylko jeden cipher, tylko mój cipher został do skończenia. Jest po sprawie. No, kampi go do zera. Co za śmierdzi dupiec. Dobra, ja sobie zdążę cifera wykodować. Także spoko. Ja nie narzekam, no ale nadal, trochę mi to nie pasuje. Jedna czwarta cifera, jesteśmy w domu. Perfect calibration. Są wyjścia tutaj. Super. Jeszcze sobie bramę otworzę, trochę punktów za bramę zyskam. I spierdzielamy. No patrzcie, camper rura, typowy campi na nim. Siedzi na nim po prostu. Jak na butli od Vanisha. Śmierdzi dupiec. Posuwałaby tą ostatnią skrzynkę otworzyć, ale nie, no nie mamy szansy. On jak mnie teraz dziabnie, to już jestem padaka. Lecz mnie. No, nice. Serio? Dawaj, lecz, 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 nie przejmuj się. Tak myślę, że nie polecieć jeszcze po jedną skrzynkę. Dobra, chyba nie ma sensu. Weźmy sobie wróg, może nie zauważy. Odpuściłeś? Serio? Odpuścił. Łooo, ale tu są jakieś niebezpieczne lagi. Dobra, w dupie z tym questem, słuchajcie. Jakieś niebezpieczne lagi, ja się w to nie pcham. Pierdziele, jeszcze to przegram. Get away. Nie bądźmy zbyt łasi, bo jeszcze to serio przegram. Dobra, spoko, udało się. Tie. Niech będzie. No, 3 chesty, mógłbym zyskać trochę więcej, ale spoko, nie narzekam. Continue. I jest okejka. Dobra, słuchajcie, idziemy otworzyć w takim razie... A nie, Logic Path otworzymy sobie na kolejnym odcineczku. Tak, tutaj wam zrobię. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną łapę w górę, mordeczki. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę. Siemano, cześć, do następnego.